Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym poradniku w sezonie 12. Z tej strony Michael, a dzisiaj chciałbym wam zaprezentować nowy, odświeżony poradnik do Białego Misia. Także zapraszam do materiału. To moi drodzy zmieniło się na przestrzeni tych kilku miesięcy pomiędzy zeszłym poradnikiem a teraźniejszym stanowczo dużo, bo gramy zupełnie inny zestaw run i zasadniczo w Olibera styl również się zmienił, bo kiedyś była to postać, która wpasowywała się pod prawie że każdą metę i grało się tak typowo pod late'a, bo im później tym lepiej, a teraz takim Oliberem powinno się grać pod typowo early game'a, żeby za wszelką cenę zdobyć przewagę, wykorzystać jak najczęściej swoją runę kluczową, którą jest Predator, połączonego również z Hunterem, który skraca czas odnowienia naszych przedmiotów, czyli skracamy sobie czas odnowienia nie tylko i wyłącznie naszego obuwia z runą kluczową, ale również skracamy sobie na przykład Steraka czy Guardian Angela, także jest to jeden drobny szczegół, który faktycznie fajnie się skaluje z naszą postacią. No i również pozostałe elementy, jakie nam towarzyszą, to oczywiście wzmocnienie swojej mobilności, czyli Terility na przemianie z Waterwalkingiem, żeby gonić przeciwnika w większym stopniu z naszym Q. No a jeżeli chodzi o typowe skalowanie się w postaci damage'a, no to budujemy sobie Eyeball Collection z chipshotem, żeby zwiększać potencjalny true damage. W okolicach mniej więcej pierwszych minut tak typowo skupimy się na farmie, żeby wyfarmić sobie obuwie oraz pierwsze przedmioty i dopiero potem zaczniemy gankować i wykorzystywać swój potencjał, żeby zgarniać wszystkie kille. Dobywanie kampów po kolei prezentuje się tak, full clear. Za każdym razem staracie się w sezonie 12 full clearować takim Oliberem. Tak, jest to clear, który został lekko zmieniony, porównując go do poprzedniego poradnika. Z tego też powodu, że w sezonie 11 żuk był naprawdę priorytetowy i miał największy wpływ na grę, a teraz te żuki zostały tak mocno znerfione oraz osłabione, że chyba o 80% doświadczenia mniej teraz dają. To skutkuje tym, że każda postać, która po takiego żuka grała, straciła sens, no i takim Oliberem też zasadniczo uważam, że takiego żuka nie potrzebujemy na samym początku i staramy się za wszelką cenę sfulkirować wszystko na początku, żeby zdobyć czwarty level, mieć 100% HP-ków, no i być zwartym i gotowym do wykonania albo pierwszego ganka, albo do walki z przeciwnikiem. Dlatego za każdym razem staracie się full clearować, bez względu na to, czy zaczynacie od strony czerwonej czy niebieskiej, dla mnie jest to osobiście obojętne, ale uważam, że chyba strona czerwona jest znacznie lepsza na samym początku, bo wzmacniamy swoje autoataki oraz zasadniczo możemy zrobić sobie dwa kampy naraz w postaci Blue Buffa oraz Żaby, ale niefortunnie się złożyło, że Talon mi to zabrał, także no cóż, mówi się trudno, tego wam niestety tutaj nie pokażę. Może pokażę wam to na przykładzie jakiegoś replaya, który sobie tam puszczę w tle. Zasadniczo teraz będę dążył do tego, żeby stealować dżunglę przeciwnika, bo jeżeli straciłem moje dwa pierwsze kluczowe kampy, jakim jest Blue Buff, no to zasadniczo można zestealować takiemu Talonowi również jego kampy, żeby być na równi. Pamiętajcie za wszelką cenę, żeby na Oliberze starać się posiadać więcej farmy niż posiada przeciwnik, bo to dąży do tego, że wy macie wtedy większe obrażenia, więcej HP-ków i ciężej jest was zabić, bo jesteście takim jakby cięższym przeciwnikiem albo cięższym final bossem. Dlatego za każdym razem dążcie do tego, żeby takim Oliberem potencjalnie farmić. Dobra, mamy 1000 złota. Zastanawiam się nad tym, czy chcę coś zrobić na topie. Raczej nie, bo ten set już się wycofał do bazy. Ja tak samo się wycofam i zakupię swoje pierwsze przedmioty. Pierwszy recall, moi drodzy, jak wygląda na naszej postaci. Oczywiście kupujemy sobie wspomniane obuwie, żeby wykorzystać naszą runę kluczową i jednocześnie wzmacniamy swoją osobowość poprzez Sheena. Dlaczego, moi drodzy, kupujemy Sheena? Po pierwsze, jest to pierwszy fragment naszego itemu mitycznego, a po drugie, za każdym razem, kiedy spamimy jakąkolwiek umiejętnością, no to nasz Oliber otrzymuje dodatkowe obrażenia z autoataków, zwane on-hitami. No a raczej tutaj nic nie zrobimy. Wydaje mi się, że ci przeciwnicy będą starali się za wszelką cenę naszych invadować czy tam zdejwować, dlatego jakoś tak zagram defensywnie de facto. Możemy go zabić. Raczej z tym Talonem wygram trade'a, bo nie oszukujmy się, moja postać jako pierwsza zaczęła inicjację, więc generalnie kiedy my zaczynamy jako pierwsi walkę, to natychmiast możemy ją zwyciężyć z łatwością. No i tu wydaje mi się, że raczej będą kille dla naszej osobowości. Mimo tego, że poświęciliśmy Lux, to ja zasadniczo uważam, że nasza postać na tym zyska jeszcze więcej, jeszcze bardziej. Także zgarniamy sobie Shutdowna i prawdopodobnie tego Pajka również. Wyszło to moim zdaniem worth, bo zgarnęliśmy dwa potencjalne kille. Jeszcze dodatkowo Pajka sobie w międzyczasie zgarniemy, także też jest to opłacane dla nas. No nie, no nie gadaj. Odpal W. Ja pierdzie. Dobra, udało się chociaż tą asystę zdobyć. Jezus, już myślałem, że się nie uda.
Dobra, zróbmy sobie od razu Drake'a. Raczej zasadniczo uważam, że tego Drake'a możemy śmiało zrobić, bo ta Akalka walczy z przeciwnikami, kiedy ja wykonam tutaj objective. I mo, wydaje mi się, że nie powinno być żadnego absolutnie problemu z tym, bo zdobędziemy tarczę i natychmiast odpalimy sobie Smite'a, także spoko. Również zgarniemy sobie kolejnego heala bądź co bądź asystkę, także też jest gites. Początkowe etapy gry dla Volibera wyglądają naprawdę trudno, także jeżeli posiadacie jakiekolwiek statystyki 1-1, 0-0 czy nawet i 0-2 bym powiedział, no to generalnie dążcie do tego, że farmicie, farmicie, jeszcze raz farmicie, no bo kiedy my wyrównamy sobie teraz współczynnik farmy do takiego talona, to będziemy posiadali ultimate'a. Mam wrażenie, że po erce nasza postać jakby odżywa w grze, ze względu na to, że za pomocą erki możemy wyłączać turety oraz wzmacniać swoją osobowość w jakiejkolwiek walce, jak na przykład Nasus, który nagle uatraksynia swoje HP i nagle staje się takim jeszcze większym tankiem czy jeszcze większym przeciwnikiem do zgładzenia. W międzyczasie, kiedy ja będę farmił sobie tą moją dżungielkę ukochaną, omówię wam każdy aspekt mojej postaci, tak abyście dokładnie wiedzieli, co mój heros robi na konkretnej umiejętności. Także zaczniemy sobie od samego początku, czyli od pasyweczki. Pasywą naszego herosa jest to, że w trakcie używania jakichkolwiek autoataków oraz tym podobnych umiejętności stakujemy swego rodzaju takie jakby staki. Możemy je wystakować do 5, zwiększamy sobie naszego atak speeda, dzięki czemu jeszcze częściej możemy używać autoataków przeciwnika. I zobaczcie teraz, kiedy my uderzamy takiego żuka, zobaczcie jak nam atak speed wzrasta. Z 0,75 nagle wzrósł nam do dokładnie 0,93, no i dzięki temu nasz Volibear uatrakcyjnił sobie nie tylko i wyłącznie swoją prędkość ataku, ale również zyskał taki jakby efekt dodatkowych obrażeń, które zadaje pobliskim wrogom, czyli takie jakby piorunki. W momencie, kiedy jest wiele przeciwników wokół nas, to nasze autoataki zadają nie tylko i wyłącznie temu celowi, na którego klikamy autoataki, obrażenia, ale również przeciwnikom, którzy znajdują się dookoła. Dobra, mamy cię. No co? Nie, ty mi nie przeskoczysz. Ja zdaję sobie sprawę, że Talon to taki Tony Hawk, ale na Volibera nie ma mocnych. Za każdym razem, kiedy on będzie mi taki sposób uciekał, to ja od razu będę rkował. No i tak szczerze mówiąc, widzicie sami, że od momentu, kiedy to prawda, potraciliśmy te początkowe etapy gry, niestety straciliśmy na wartości, że mieliśmy tego deada takiego niefortunnego. Ciekawostką, Voliber przy użyciu Q czasami może przeskoczyć przez niektóre ściany. Zasadniczo wydaje mi się, że wiem, o które ściany chodzi, chyba o takie ściany, że możemy przeskoczyć na bliską odległość do przeciwnika. I tak, da się to używać, ale osobiście uważam, że trzeba to dobrze wytajmować, albo dobrze trzeba znaleźć hitbox przeciwnika przy sobie, no bo jeżeli tego nie odnajdziemy, to może być całkiem ciężko. Dobra, jednak jeszcze więcej. Ej no, weź go zabij, nice. Dobra, cyk. Lol, przeżyłem to. Ale ta gierka jest dziwna, strasznie dziwna ta jest ta gierka, bo ja zasadniczo kiedy wiem, że zabiję, to nie zabijam, a wtedy kiedy wiem, że padnę, to nie padam. I to jest właśnie dziwna sekwencja, która towarzyszy mojej postaci. Dobra, wycofam się teraz natychmiast do bazy, żeby kupić swoje pierwsze przedmioty. Jeżeli chodzi o item mityczny, to oczywiście tutaj się nic nie zmieniło, z tego też powodu, że za każdym razem, kiedy my skalujemy się wraz z mocą umiejętności oraz atak damage'em, Defense and Enderer na mitycznej pasywie to wszystko urozmaica o dodatkowe penetracje. No i poza tym Divine Thunderer ma świetne statystyki i lepiej możemy uderzać jakiegokolwiek wroga, dlatego Divine Thunderer jest znacznie lepszy. Czy wybór na przykład Hemtanka byłby zły dla naszego Volibera? No zasadniczo nie, ale są lepsze wybory. A jeżeli chodzi o obuwie na naszym herosie, to oczywiście składamy obuwie sytuacyjne, czyli jeżeli gramy przeciwko większości postacią klasy AD, no to kupujemy pancerniaki, żeby ich kontrować ich rzekome obrażenia oraz autoataki. Natomiast w przypadku postaci, które oparte są na stunach, bądź co bądź na przykład tych, na jakichkolwiek obrażeniach pod AP, no to składamy sobie typowo Merkury, bo zwiększamy swoją odporność na magię oraz statystykę Tenacity, która zmniejsza wszelakie ogłuszenia w kierunku naszej osobowości. No i myślę, że to by było na tyle, jeżeli chodzi o obuwie. A teraz przejdę od razu do omówienia dalszych umiejętności naszego herosa, bo myślę, że też warto o tym co nieco dopowiedzieć. Zacznijmy sobie od razu od naszej umiejętności Q, którą maksujemy jako drugą w naszym zestawieniu. Nazywa się to konkretnie
grzmiące uderzenie i Volibear zyskuje prędkość ruchu. Jest ona podwojona, tak dodatkowo mogę dodać, w kierunku przeciwnika, czyli jeżeli my używamy tak losowo tej umiejętności i nie ma przeciwnika dookoła nas, to zyskujemy dokładnie 14% movement speeda. Natomiast gdy biegniemy w kierunku przeciwnika, czyli na przykład idziemy na ganka, no to nasz procentowy movement speed jest zwiększony dwukrotnie. No tak jak widzicie to na załączonym obrazku w kierunku tego Garena. No i mógłbym jeszcze dopowiedzieć jedną zasadniczą kwestię. Kiedy my używamy tej umiejętności, to nasz Volibear... Czekajcie, tylko zabiję sobie faktycznie tego Garena, żeby nie było tutaj lipy. Raczej tego Talona też mógłbym porobić, bo odpalimy sobie na nim W oraz autoataki, także myślę, że też tutaj na spokojnie możemy go porobić, także spoko. W międzyczasie, kiedy jeszcze używamy tej umiejętności Q i otrzymamy na przykład ogłuszenie w trakcie tego, kiedy się przyspieszamy, nie wiem, podrzucenie, ogłuszenie, przestraszenie, zaczarmowanie, czyli zauroczenie i tak dalej, to nasze Q automatycznie jest takie jakby zresetowane i mamy przez chwilę taki jakby czerwony ekran. Mogliście się tego dopatrzeć na przykładzie tego bota, kiedy otrzymałem stuna od Pajka, ale natomiast też myślę, że wam pokażę taki replay, żebyście dokładnie wiedzieli, w jaki sposób to wygląda i natychmiast wtedy, kiedy otrzymujemy tego stuna, to nasza umiejętność jest po prostu zresetowana i możemy ją wykorzystać ponownie. Zasadniczo jak ktoś się zapyta, czy jeżeli otrzymam stuna, kliknę Q i znowu otrzymam stuna, to też mogę to klikać? Tak, ten efekt działa w nieskończoność, także nawet jeżeli dostaniecie regularnie 5 stunów, ale naprzemiennie będziecie klikali Q, no to Q cały czas będziecie mogli używać. Dobra, spróbuję sobie MF-kę zabić. Cyk. No ale Blanka to może być trochę ciężko, bo pewnie będzie odskakiwać, chociaż z drugiej strony widzę, że ona tak... nie posiada tego. Ej, co? Ej, czuję się skamowany. Ej, myślę, że ona, że to była ta. Red. Nice. Redzik dobił ten cel, także to mi się podoba. Dobra, wracając odnośnie naszych kolejnych umiejętności, omówię wam umiejętność W, którą maksujemy w naszym zestawieniu jako pierwszą. Za każdym razem, kiedy my tym Volibearem uderzamy danego przeciwnika, zadajemy mu rzecz jasna obrażenia, nadając mu taki jakby efekt znaku i za każdym razem, kiedy po raz kolejny uderzymy danego przeciwnika, który posiada ten znak, nasza postać się wyleczy i zada mu dodatkowe obrażenia krytyczne, z tego co zauważyłem, więc polecam serdecznie to wykorzystywać jak najczęściej ze względu na leczenie się oraz w dużym stopniu na zadawanie dodatkowych obrażeń przeciwnikowi. Pajkuś, co ty robisz? I cyk! I MF-ka dostaje stuna, my zgarniamy sobie kolejnego fraga, pasyweczka nabita, kolejne fragi zdobyte, także gitara siema. Czy tego Talona uda się zabić? No niefortunnie niestety nie, ale oni mają strasznie mobilne herosy. Zasadniczo, nie żeby coś, ale mnie to tak trochę denerwuje, bo nikogo nie mogę absolutnie złapać, no ale co poradzić. MF-ka flash? Już myślałem, że ta MF-ka będzie flashować, a widzę, że MF-ka flasha nie posiadała, także spoko. Dobra, kolejny Drake na naszym koncie, także też spoko. Naszą kolejną umiejętnością Volibeara jest umiejętność E, którą możemy rzucić w danym konkretnym kierunku na ten konkretny obszar, który widzicie na ekranie. Zasadniczo, kiedy my używamy tej burzy, to wystrzeliwujemy piorun, który zadaje obrażenia zależne od maksymalnego zdrowia celu. Dodatkowo jest to umiejętność, która skaluje się wraz z AP Volibeara, czyli czasami na topie mogliście zauważyć takiego Volibeara pod typowo full AP zestawienie. No i również dzięki temu, kiedy my używamy tej umiejętności na przeciwnika, no to on otrzymuje spowolnienie oraz te obrażenia pod AP, a my, kiedy wejdziemy w ten obszar tej burzy czy tego pioruna, no to my otrzymujemy tarczę, która też jest zależna od naszego procentowego zdrowia. Także im więcej posiadamy HP-ków, tym większą mamy tarczę i zasadniczo to jest bardzo dobre do ratowania swojej osobowości. Dobra, cyk. Sorry, secik, niestety muszę cię poświęcić, ale no cóż, za to w zamian zdobywamy kilka kolejnych fragów. Myślę, że nawet możemy porobić tutaj absolutnie całą drużynę, tylko niestety ta no, ale Blanka to mnie tak trochę będzie trollowała. Mam wrażenie, że ona tędy będzie. Kombo na takiej postaci jest naprawdę absurdalne, jak sami mogliście zauważyć. Za każdym razem, kiedy my chcemy rozpoczynać walkę, to klikamy swoje Q, żeby się rozpędzić w kierunku przeciwnika. Kiedy jesteśmy nieopodal niego, to klikamy swoje E oraz W, żeby zyskać tarczę, nabić slowa na przeciwniku i zadawać mu dodatkowe obrażenia. Więc w taki sposób prezentuje się kombo.
RK generalnie taka ciekawostka wyłącza turety, więc za każdym razem, kiedy macie jakąkolwiek sytuację, że chcecie zdejmować, to natychmiast RQujcie obok tureta, bo ten turet czy ta wieża jest wyłączona. No i przeciwnik tak jakby traci swój bezpieczny teren i nie ma pojęcia, co ma ze sobą zrobić, nie ma pojęcia, gdzie uciec. Także uważam osobiście, że warto wykorzystywać ten potencjał swojej umiejętności. No i w ramach tego, kiedy macie jeszcze ereczkę, można wykorzystać jej potencjał, jeżeli macie naprawdę bardzo niski procent HP, bo ta R-ka przywraca wam HP-ki oraz nadaje wam większy atak wręcz, przez co przeciwnicy, którzy znajdują się na dalszej odległości, no mogą być przez was złapani. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o ereczkę i wszystkie umiejętności, a teraz skupię się tak tylko chwileczkę na wszystkich itemach, które składałem w tym zestawieniu, czyli kupujemy sobie tutaj typowo Divina ze względu na to, że mamy tą penetrację, kiedy my posiadamy jeszcze na takiej naszej postaci dodatkowe aspekty, jakim jest Predator, śmiało możemy doganiać przeciwnika, mimo tego, że posiada jakiegoś tam flesza i tym podobne sprawy. Następnymi elementami, które będę składał w moim zestawieniu, to będą typowo itemy już bardziej defensywne. Ja mam wrażenie, że na Woliberze typowo może dominować defensywa, która jest zamieniana na ofensywę. Jeżeli ktoś rozumie, o co mi chodzi, to mam nadzieję, że jest to zrozumiałe. Chodzi tutaj bardziej o to, że wszystkie itemy defensywne traktuję jako ofensywa i po prostu mi to wszystko wystarcza, żeby one-shotować przeciwnika albo bez żadnego kłopotu ich doganiać, jak zresztą sami możecie zauważyć. No i co? No i kupujemy sobie tak. Kupujemy sobie pancerniaki, żeby skontrować AD postacie. Kupiliśmy sobie steraka, żeby mieć defensywną tarczę, którą możemy wykorzystać naprawdę w kluczowej walce. W trakcie tego, kiedy jeszcze gramy sobie przeciwko większej ilości postaci AD, no to składamy sobie Tormaila, żeby odbijać wszelakie obrażenia oraz nadać efekt głębokich ran, żeby przeciwnicy się mniej leczyli. No i myślę, że z pozostałych aspektów jeszcze jest wybór tutaj Spirita, bo nie oszukujmy się, ta Leblanka coraz częściej będzie się idealnie skalować w późnym etapie i będzie mi naprawdę dużo bić. Dlatego myślę, że teraz warto złożyć oblicze ducha, żeby skontrować tą postać. No i tak typowo Woliberem no składacie, no nie chcę nic mówić, ale sytuacyjne przedmioty, które naprawdę ratują waszą skórę, czy urozmaicają wam gameplay. Bo sami widzicie, ja nie mam jakiegoś takiego przedmiotu pod full kryta, pod full AP, czy pod jakieś full AD. Ja po prostu składam sytuacyjne itemy, wzorując się przeciwną drużyną i dzięki temu wygrywam. Warto przypomnieć, że im więcej AP, tym więcej atak speeda masz z pasywki. O, no to jest bardzo dobra ciekawostka, którą Kuba napisał, także pozdrawiam cię serdecznie i dzięki za tą ciekawostkę, Boxdel. No i co, no mógłbym jeszcze dopowiedzieć to, że najczęściej staracie się takim Woliberem szukać już w późnym etapie gry jakichkolwiek walk drużynowych w małych obszarach, bo za każdym razem, kiedy my jako Woliber wskoczymy w ten mały obszar za pomocą R-ki, to absolutnie wszyscy otrzymają obrażenia oraz dodatkowo nasz obszar E również ten DPS zadaje. Także uważam, lol, to była prawdziwa. Lol, ja nie wiedziałem. Ja szczerze mówiąc myślałem, że to jest klon. Ostatnim aspektem, do którego chciałbym się odnieść w tym gameplayu, to są oczywiście kontry. Powiem wam szczerze, że Woliber strasznie, ale to strasznie nienawidzi być zdominowany już od samego początku gry. Także za każdym razem, kiedy wy możecie wybrać postać, jaką jest Gravesick czy chociażby Kindred, to powiem wam szczerze, że warto, bo nie dość, że te postacie są bardzo mocno agresywne we wczesnym etapie, to jeszcze mogą takiego Wolibera śmiało wykajtować. Jeżeli chodzi o wybór takich postaci na blisko, no to oczywiście Trundle jest idealnym jakby wyborem przeciwko Woliberowi, bo penetruje wszystkie jego armory oraz rezisty, które buduje w gameplayu. I z pozostałych kwestii mógłbym jeszcze dopowiedzieć, że wybór Lee Sina czy jakiś wybór jakiegoś Jarvana też mógłby być całkiem ok, ze względu na to, że Woliber strasznie nienawidzi postaci, które na dłuższe trady radzą sobie lepiej niż on sam. Ja wiem, że Woliber może się lecić za pomocą swojego W, ale zanim to W tak naprawdę wystakuje do samego końca, zanim nabije ten znak i użyje go po raz kolejny, no to nie oszukujmy się, taki Lee Sin już dawno wystakuje swojego Conquerora i może w szybszym stopniu nawet i takiego przeciwnika zaorać. Także szczerze mówiąc polecam wybór Lee Sina, jakiegoś Jarvana, czy chociażby nawet Xin Zhao na przemian z Warwickiem. Natomiast co kontruje dokładnie Woliber? No wszystkie postacie, które są oparte na bliższych tradach, czyli jest genialny przeciwko tankom, bo na przykład mamy tego Divina, który zabiera im procentówę. W międzyczasie, kiedy są też takie asasiny, to widzicie, kiedy asasin dobrze nie wykorzysta swojego potencjału przeciwko Woliberowi, no to Woliber już nie padnie do końca gry, także osobiście uważam, że taki Woliber jest idealny dla jakichś początkujących graczy, którzy poszukują jakiegoś maina, bo widzicie sami, on jest prosty,
mechanicznie nie jest tak stopniowo trudny i wystarczy tylko zagrać może 5, maksymalnie 10 gierek, żeby wykorzystać jego potencjał już w 100%. Też Volibear bardzo nie lubi postaci, które znikają, bo mogą przeczekać jego RK oraz Q. Tak, dokładnie. To też masz rację, Kuba. Też o tym nie dopowiedziałem. Czyli jakieś wszelakie Kha'Zixy oraz Shaco są mega denerwujące dla Volibeara, bo w dużym stopniu, tak jak wspomniałeś, znikają i Volibear nie może użyć swojego Q albo swojej umiejętności W w nich, w ich kierunku, dlatego masz rację. Wszystkie postacie tego typu, które mogą błyskawicznie znikać, też mogą być dla niego problematyczne. Ale też takie postacie muszą zagrać agresywnie, bo jeżeli dadzą się Volibearowi skalować, to widzisz, jak wygląda ta sytuacja. Mimo tego, że ten talon ciągle znika, no to znikanie mu tylko i wyłącznie pozostało. Dobra, wbijmy sobie już pod turecik. No raczej tutaj już nie będziemy szukać jakichś walk, po prostu spuszujemy sobie turet i od razu przejdę do podsumowania, bo moim zdaniem tutaj nie warto tego wszystkiego przedłużać. Także GGWP i od razu przejdźmy do podsumowania. Podsumowując, moi drodzy, tą piękną rozgrywkę, w niecałe 30 minut gry zakończyliśmy ją z prawie że perfekcyjnymi statystykami wynoszącymi 15 killi, 1 dead oraz 7 asyst, także chyba idealnie to udowadnia, że wykierowaliśmy grę totalnie 1-9, a jeżeli chodzi o podsumowanie damage'owe, to niecałe 25 tysięcy damage'a myślę, że totalnie mnie satysfakcjonuje, jeżeli chodzi o tą rozgrywkę. To prawda, mógłbym zrobić tego damage'a więcej, bo w pewnym stopniu już zacząłem tylko i wyłącznie farmić i objaśniać postać, ale wydaje mi się, że gameplay był na tyle satysfakcjonujący do oglądania, że tego Volibeara coraz częściej będziecie doceniać oraz wybierać swoje rozgrywki rankingowe. Także to by było na tyle. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie tego materiału do końca. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Nie zapomnijcie zostawić subskrypcji na kanale, by być na bieżąco z kolejnymi filmami. Pozostawcie również łapencję w górę dla zasięgów. No i zapraszam Was na codziennie odbywające się na moim kanale transmisje na żywo. Także do następnego. Yo!